W dniu dzisiejszym około godziny 2 w nocy dyżurny przyjął zgłoszenie o pożarze w stolarni w miejscowości Bolków przy ulicy Sienkiewicza. Po przybyciu pierwszego zastępu KDR stwierdził, że pali się maszyna trak umiejscowiona na zewnątrz budynków, która była zabudowana konstrukcją drewnianą. Osób poszkodowanych nie było. Jednostki uczestniczące w zdarzeniu to OSP Bolków, OSP Stare Rochowice, OSP Sady Dolne oraz trzy zastępy z JRG Jawor. W tej chwili trwa dogaszanie tej maszyny. Będziemy to przekazywać. Dalsze czynności będzie prowadziła policja. Na tą chwilę nie mogę stwierdzić jednoznacznie. Maszyna była napędu elektrycznego. Była zasilona z trachostacji bezpośrednio. Przewód był w ziemi. Na tą chwilę nie jestem w stanie stwierdzić, czy to było działanie człowieka, czy to było zwarcie instalacji elektrycznej.